Zalała mnie fala krwi. Dosłownie wszystko było we krwi. Łóżko, podłoga, moje ciuchy, skarpetki, kapcie, wszystko. Biegiem do toalety. Tam kolejna fala bólu. Kolejne dwa silniejsze niż kiedykolwiek. Do szpitala trafiłam z krwotokiem i regularnymi skurczami. Dziecko było żywe. Była próba powstrzymania. Nie zadziałała. Dziecko urodziło się i zmarło mi na rękach w szpitalu. Po prostu masakra. Życie każdego człowieka zaczyna się w momencie poczęcia, więc prawa ludzkie powinny przysługiwać każdemu człowiekowi już od momentu poczęcia. Celem najnowszego projektu, najnowszej inicjatywy Fundacji Pro Prawo do Życia, Stop Aborcji, jest zapewnienie każdemu człowiekowi, każdemu, bez wyjątku, prawa do życia, a zwłaszcza tym najmniejszym i najbardziej bezbronnym dzieciom, które obecnie nie są należycie chronione w polskim prawie. Co jakiś czas możemy przeczytać w internecie lub w mediach społecznościowych, w gazetach, że aborcyjny Dream Team, pani z aborcyjnego Dream Teamu, a de facto Killing Teamu, mówią, jak mordują własne dzieci nienarodzone w domach, bez pigułki aborcyjne. W ostatnich latach na sile przybrała przestępczość aborcyjna. Aby skutecznie z nią walczyć, potrzebna jest zmiana prawa na takie, które sprawi, że zabijanie dzieci będzie karane. Ponieważ zabijanie nie może być bezkarne. Dzieci są mordowane w sposób zatrważający. Tak zwany aborcyjny Killing Team proponuje kobietom, w jaki sposób mogą pozbyć się ciała dziecka, spuszczając to ciało w toalecie, zakopując w ogrodzie, wyrzucając ciało do śmieci. Zalecają nawet, żeby zadbać o to, aby w worku na śmieci nie było zbyt dużo krwi, bo to może wzbudzić podejrzenia osób postronnych. Fundacja Pro Prawo do Życia postanowiła położyć temu kres. Proszę Państwa, w roku pańskim 2021 Fundacja Pro Prawo do Życia ogłosiła nową zbiórkę podpisów pod Stop Aborcji. W XXI wieku wszyscy powinniśmy wiedzieć, że życie ludzkie zaczyna się od poczęcia. Każdy człowiek ma prawo do życia. Ustawa, kodeks karny ma za zadanie chronić wszystkie dzieci. W naszym projekcie chodzi o to, aby zrównać ochronę dzieci nienarodzonych z ochroną już urodzonych dzieci. Nikt nie kwestionuje tego, że za zabicie urodzonego już dziecka powinna zostać wymierzona kara. Co jakiś czas słyszymy o wstrząsających morderstwach dokonywanych na urodzonych już dzieciach i nikt nie zastanawia się, czy to powinno być bezkarne, czy nie powinno być bezkarne. A w przypadku dzieci nienarodzonych jakimś dziwnym trafem samo sformułowanie, że osoba odpowiedzialna za zabicie własnego dziecka powinna być karana, już budzi gniew i budzi frustrację. W trakcie jednej z naszych pikiet podeszła do nas pani, której mąż pracuje w oczyszczalni ścieków w Nowym Targu. I ta pani opowiedziała nam historię o tym, kiedy w tej właśnie oczyszczalni na jednej z krat ściekowych zatrzymało się ciało nienarodzonego dziecka. Wywołało to wielkie poruszenie wśród pracowników tejże oczyszczalni. Nie potrafili tego zrozumieć. Mówili, że to dziecko powinno mieć przygotowane łóżeczko, powinno być otoczone miłością rodziców, a znalazło się na kracie ściekowej w oczyszczalni ścieków. W naszym projekcie jest zrównana ochrona życia dzieci nienarodzonych z dziećmi już urodzonymi w tym celu, aby
aborcja była traktowana jak każde inne morderstwo, bowiem aborcja jest morderstwem i nie ma żadnego powodu, żeby wszystkie osoby zaangażowane w zabicie własnego dziecka były bezkarne. Owszem, są sytuacje, w których zasadne jest zastosowanie nadzwyczajnego złagodzenia kary albo odstąpienie od wykonania kary. Tak samo się dzieje w przypadku innych czynów zabronionych, gdzie sąd w szczególnych okolicznościach może odstąpić od wykonania kary. Na przykład, jeżeli kobieta była przymuszona do aborcji, była zaszantażowana. Natomiast jeżeli z zimną krwią, cynicznie dokonała zabójstwa własnego dziecka, jeszcze się tym chwali i uważa, że zrobiła coś dobrego, to tym bardziej gorszącą jest sytuacja, w której taka osoba pozostaje całkowicie bezkarna. My jako Fundacja Pro Prawo do Życia pokazujemy zdjęcia zamordowanych dzieci. Mamy taki baner dotyczący aborcji, tej stricte aborcji pigułkowej. Tam znajduje się wizerunek dziecka zamordowanego, znalezionego na wysypisku śmieci. I gdy zobaczyłam na banerze dziecko zabite w wyniku aborcji, bardzo mnie to poruszyło i poczułam, że muszę w jakiś sposób, no nie mogę stać bezczynnie, muszę coś zrobić. To było dla mnie nie do pomyślenia, że w naszym kraju można zabijać ludzi bezkarnie i że jeszcze niektórzy bardzo oponują za tym i twierdzą, że to nie jest nic złego. Ja osobiście, kiedy przygotowuję materiały filmowe i kiedy patrzę na te zdjęcia, na zdjęcia zamordowanych dzieci, a zwłaszcza w ostatnim czasie na zdjęcia dzieci w toalecie, ciało dziecka w muszli klozetowej. Kiedy tak patrzę na te zdjęcia, nie jestem w stanie pojąć, nie jestem w stanie zrozumieć, jak ktoś może być obojętny na taki widok. Jak to może na kimś nie robić wrażenia? Jak można popierać takie bestialstwo, takie barbarzyństwo? Zaangażowałam się dlatego, że bardzo jestem osobą wrażliwą, jeśli chodzi o takie właśnie jakąś krzywdę drugiemu człowiekowi. Zwłaszcza dzieciom, tym najmniejszym. No i myślę, że to, co właśnie robię, ma sens. Czuję się wartościowym człowiekiem, ale również nie czuję się egoistką. Też jako właśnie kobieta nie wyobrażam sobie po prostu zabić swojego dziecka. Jako ojciec nie potrafię sobie wyobrazić, jak można popierać aborcję. Gdy patrzę na swoje dzieci, które jeszcze są malutkie, najmłodsza moja córka mnie z nimi uczyła jeszcze roku. I przecież tak samo ją kocham teraz, jak i tak samo ją kochałem, gdy ważyła troszkę mniej, gdy była troszkę mniejsza. Gdy była w brzuchu u mamy, zaraz na początku, gdy zaistniała. Przecież to jest to same dziecko, to nic jej nie różni poza tym, poza ubiegiem czasu. A co to jest za różnica, czy ktoś z nas ma rok, dwa, pięć, 10, 20, czy może właśnie jeszcze się nie narodził, jeszcze nie liczymy tego czasu tutaj na ziemi. Przecież dalej jesteśmy tymi samymi ludźmi. Tutaj nie ma żadnego cudownego momentu, kiedy nagle w momencie, w chwili narodzenia stajemy się ludźmi, a wcześniej nimi nie byliśmy. Dlatego nie potrafię znaleźć zrozumienia dla popierania aborcji. Każde życie jest cenne. Czuję się jako kobieta odpowiedzialna właśnie za życie tych właśnie najmniejszych. Uważam właśnie, że lepiej jest dziecko oddać do adopcji niż zabić, bo wtedy właśnie jakaś rodzina, która chętnie przyjęłaby dziecko z miłością, może zaopiekować się tym dzieckiem. Ale też właśnie no, nie wyobrażam sobie mieć na sumieniu zabicie właśnie jakiegoś człowieka. Czasami pojawia się wobec nas zarzut, a co w przypadku zagrożenia życia kobiety? No i tutaj musimy pamiętać, że aborcja jest zabójstwem dziecka. Bezpośrednio jest to działanie ukierunkowane na śmierć dziecka. Takie działanie nie jest nigdy z perspektywy medycznej konieczne, aby ratować życie kobiety. I lekarz musi pamiętać, że ma dwóch pacjentów. Że kobieta, która jest w ciąży,
to jest kobieta i to jest dziecko. Dlaczego się włączę? Dlaczego się włączyłem w tą nową zbiórkę podpisów? Pierwsze, że dlatego, że jestem mężczyzną. A jako, że jestem mężczyzną, mam obowiązek dbać, chronić, troszczyć się o życie najsłabszych ludzi. Wielokrotnie podczas naszych akcji ulicznych, pikiet i innych wydarzeń podchodzą do nas różne osoby. Matki, które niestety dopuściły się aborcji, które zabiły własne dziecko i mówią o tym, jak katastrofalne ma to skutki psychiczne, emocjonalne, jak rujnuje to życie. Nie tak dawno podszedł do mnie też mężczyzna, który powiedział, że zna osoby, które dokonały tego tak zwanego wyboru i widzi też, jak to zrujnowało im życie, całej rodziny. Dlatego my, pochylając się nad nienarodzonymi dziećmi, ratujemy zarówno ich życie, jak i wszystkie osoby w ich otoczeniu. Przede wszystkim życie i zdrowie tej matki, bo aborcja nie jest absolutnie żadnym rozwiązaniem. Aborcja nie sprawia, że kobieta przestaje być matką. Aborcja nie cofa czasu. Aborcja sprawia, że kobieta nadal jest matką, tylko że już martwego, zabitego dziecka. Przed tą tragedią my musimy obronić również kobiety. I proszę Państwa, w XIX wieku najsłabszymi w społeczeństwie byli, proszę Państwa, czarnoskórzy i niewolnicy dzieci. Teraz są to dzieci nienarodzone. Znane osoby nie mogą nic mówić. Które są mordowane przez obrzydliwą aborcję. W zaciszu domowy, tak, żeby nikt o tym nie wiedział, żeby nikt o tym procederze ludobójczym nie wiedział. Z tym, że są ludzie, którym zależy na życiu wszystkich dzieci nienarodzonych. Ten, proszę Państwa, projekt, nowy projekt obywatelski, mówi, proszę Państwa, o innej rzeczy, że każde życie dziecka nienarodzonego jest wartością. I dlatego włączyłem się w projekt Stop Aborcji. Musimy stać na tym froncie, na froncie walki o życie nienarodzonych dzieci, ponieważ jeżeli dziecko pod sercem matki nie czuje się bezpiecznie, jeżeli dziecko w tym miejscu, gdzie powinno być najbardziej wyczekiwane, najbardziej otoczone miłością, najbezpieczniejsze, jeżeli dziecko pod sercem matki nie jest bezpieczne, to całe nasze społeczne życie się rujnuje. I widzimy to. Widzimy to, co się dzieje. Przede wszystkim bardzo ważne jest, żeby cały czas opowiadać się za życiem. Żeby nie siedzieć cicho ze swoimi poglądami. Jestem bardzo zbudowany postawą wielu młodych ludzi, nawet na dzisiejszej zbiórce podpisów. Podeszła młoda dziewczyna, od razu zdecydowana, energiczna, że chciałaby podpisać ten projekt. Przeprowadziła później swoją mamę. To jest ważne, kiedy ludzie są tacy szczerzy w swoich postawach. Bo wiele osób zastanawia się, może nie teraz, a my to w zasadzie to może to nie jest taki projekt, jaki chciałbym do końca, żeby był, może warto byłoby tam coś zmienić. No nie, trzeba się opowiedzieć za życiem stanowczo. Dlatego wszystkich zachęcam. Ten projekt wnosi wiele pozytywnych zmian do systemu prawnego w Polsce i mam wielką nadzieję, że zostanie uchwalony. Myślę, że to jest nasz obowiązek jako ludzi w ogóle, bo jeżeli teraz dopuszczamy do tego, żeby zabijano nasze dzieci, naszych obywateli, no to jaką mamy pewność, że za niedługo nie pozabijamy się sami nawzajem? To taka parafraza słów matki Teresy z Kalkuty. Myślę, że nasze prawo nie jest dobrze uregulowane pod tym kątem i trzeba wprowadzić trochę zmian, żeby szczególnie aborcyjni przestępcy, na przykład z aborcyjnego Dreamu, którzy rozprowadzają
pigułki wczesnoporonne i nakłaniają kobiety do aborcji. Ponieśli tego konsekwencje i nie czuli się bezkarni tak jak do tej pory i nie mieli na sumieniu więcej ofiar w postaci kobiet i ich dzieci. Zachęciłabym dlatego, żeby właśnie mieć taką świadomość, że każdy człowiek jest bardzo wartościowy i każdy człowiek ma jakiś plan w swoim życiu, niezależnie właśnie od przekonania innych ludzi, że każdy człowiek ma coś do spełnienia w tym życiu i dajmy temu komuś właśnie przeżyć to swoje życie. To myślę, że jest to najważniejsze. Zachęcam wszystkich Państwa bardzo serdecznie do podpisania się pod projektem inicjatywy ustawodawczej Stop Aborcji. Zabijanie nie może być bezkarne. To bardzo ważny projekt, który zapewni każdemu człowiekowi, przede wszystkim tym najmniejszym i najbardziej niewinnym dzieciom, prawo do życia. Kiedy zdasz sobie sprawę z tego, czym tak naprawdę jest tak zwana aborcja, czyli zabijanie dzieci, nie jesteś w stanie przejść obok tego obojętnie. To nie wymaga od nas wielkiego wysiłku, a może pomóc, może bardzo pomóc. To bardzo ważny projekt. Zachęcam wszystkich Państwa do tego, aby wesprzeć, podpisać się pod tym projektem, zebrać podpisy od rodziny i znajomych i wspomóc. Wspomóc tą walkę o życie nienarodzonych dzieci. Elementarną sprawiedliwością, elementarną ludzką przyzwoitością jest to, że każdemu człowiekowi zapewniamy prawo do życia. Cywilizowany kraj to jest taki, gdzie każde dziecko ma prawo do życia i nikomu nie odmawiamy człowieczeństwa. Wstyd, że w XXI wieku nadal tak wielu ludziom odbieramy życie i nazywamy to prawem człowieka. To jest wstyd. Trzeba to powstrzymać.